Siemanko, z tej strony Wander i witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Sheriffi. Kolejny dzień daily i zobaczcie, Barry już właśnie tutaj odkurza, czy tam dmucha dmuchawą do liści, bo Mikey tu ostatnio właśnie nam kosił trawę i nie chciał mu się tego posprzątać. I dzisiaj mieliśmy zrobić obradę, czemu Jeremy zaginął i gdzie on w ogóle jest. Ale żeby się znalazł, widzowie, tu musicie zostawić mnóstwo obejrzeń w górę Tano dole, bo wiem, że wasza moc jest taka, że na pewno się uda. I pamiętajcie także o subskrypcji na tym kanale na 100 tysięcy odcinek z wami, widzowie, także zachęcam na dole. Róbcie to, co musicie. A pod ostatnim odcinkiem dobiliście tyle lajków, co daje nam tyle pieniążków dla naszego Mariusza oraz na stan jego komendy. Tutaj także macie 10 ostatnich subskrybentów, którzy właśnie zasubskrybowali ten kanał. Jeżeli chcesz być jak oni, to zrób to, ale możesz też być jak wspierający i pojawić się na liście wspierających i wspierać ten oto kanał. Ja już, widzowie, nie przedłużam, lecimy do odcinka. Zobaczcie, widzowie, tam ktoś robi pompeczki. Ja tutaj dmucham dmuchawą. Na basenie dzisiaj akurat nikogo nie ma. Dobra, odkładamy tą dmuchawę. Zobaczymy, co robią chłopaki. Siema! Siema, siema, młody pompki nawala, dawaj, dawaj. Młody, co ty? Już go wyszkoliłem, Mariusz. Jeden księżyc? Już wyszkoliłem go w jeden księżyc, jak on chodzi na zegarku, jak w zegarku. A złączał chociaż? Młody, 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 wstawaj. Zesrałeś się. Wstawaj, młody. Ty zesrał się czy nie? Dobra, stary, chodź. Młody, chodź za mną. Wstawaj, młody, dwa kółka do koła domu. Dawaj, dawaj. Mikey, słuchaj. Co? Bo ostatnio wchodzę do garażu. No. I gdzie jest ten cholerny samochód na rajdy? Mieliśmy dzisiaj na rajdy jechać. Na rajdy? No gdzie on jest? Rajdowiec? No. Czekaj, bo go tam zostawiałem. Gdzie? Tutaj. Gdzie on go zostawił, widzowie? Na trawniku? Jest, widzę. Tu jest. Majki. Żeby nie ukradli. To jest taras, chłopie, to w garażu też by nie ukradli. Tu by nie ukradli. Jeszcze odpalonego zostawiłeś, szybę wybita. Nie, no przed chwilą upalałem go. Młodym. Wsiadaj. Fajny, fajny. Musimy takie, jakby te, musimy jechać i takie okleiny kupić dla niego fajne. Taki tarkowski team. A trzeba znaleźć też sponsorów. Jakich sponsorów? Nie, jakiś Clinton Detailing czy coś. A no właśnie, a musimy takie sobie fajne stroje kupić. Jakie? A to co? Kto to przyjechał, widzowie? Kurier do nas? Dobry. Dzień dobry. Paczka tutaj jest na was. Dla kogo? No, do tego. Chwila, gdzieś to powinno mieć. No, paczka jest po prostu do was, jakieś, od jakiejś firmy sportowej czy coś. Dostaliśmy tego. Sportowy, dobrze. To dziękuję. Dobra. SMS zostałem, widzowie? A, płatność miała być przy odbiorze. Tak, płatność przy odbiorze. No, normalnie. Panie, karto będzie. Okej, okay, dobra. A ile za to? No, $200 wyszło. $200, dobra, masz pan tu. Dobra. $200, widzowie, znika z naszego konta. Pstryk. Szybszy impuls 200. Polecam się. Polecam się, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. No to, widzowie, chyba jest. Są chyba ubrania sportowe właśnie dla naszej tutaj drużyny. Że po prostu tym jeździ. Dobra, pakuję to tam do tyłu. Mikey jeszcze nie wysiedł z auta. Mikey. A by gdzie? Co? My na komendę. Mariusz. A dobrej. No ogarnąłem, chłopie, wziąłem te. Ubrania chyba przyszły. Była? No. A to do mnie ta paczka chyba. SMS jakiś przed, widzowie. Co to chodzi tutaj? Byśmy szukał lub potrzebował, jestem u naszej sprzątaczki na kawie. Dobrze. Matku. Chyba dobrze napisałem, widzowie, co nie? Ty, powaliło mnie trochę. Majki, poniosło mnie. Czemu? Cholera, star, napisałem coś, co nie powinien do Jadwigi. Co napisałeś? Powiedz. Nazwę zwierzęcia napisałem. Jak, co ty gadasz? No, takie o co? Co spada zawsze na cztery łapy. Kot? Tak nazwałem ją. Jak kot? No tak prawie, tylko tak bardziej zdrobniale. O, Mariusz. Ja myśli, że będzie z... Oho, dostałem odpowiedź. Jak odpowiedź? Odpisała. Odpisała. Okej, to zobaczysz moje nowe auto. O, chyba dobrze. Haha, Mariusz. Łapy, dobry jestem, co? Lipa. Nie, to co, Jeremis. A gdzie my jedziemy? Na komendę. Po co tutaj, jakby dopracujemy? No nie no, muszę odebrać auto, przecież karabanie. A, karaban. Karaban, karaban. Karaban. Chodźmy. A ty będziesz wracał tym, do domu. Ja tu mam kontakty, mam. A wiesz, że on jest niezarejestrowany? Który? No nasz, z tyłu. No mówiłem ci. No i czemu go nie zarejestrujesz? No bo to jest swój samochód. Ale ty jesteś nadzorcą ruchu drogowego. A nie obchodzi mnie to. Dobra, jest tutaj ktoś, widzowie, musi odebrać nasz samochód. O, witam kolegów. O ja pie... Dzień dobry, to my. Jak tam syn? Siedzisz w pierdlu. A, nie obchodzi mnie to w sumie. No to po co pytasz? Zastrzelili go. Okej, okay. Słucham. Słuchaj, my chcieliśmy odebrać samochód. Dobra. No zaraz, ja odbiorę, bo ty mam znajomości, man, zobacz. Ta, znajomości. Dobra, to normalnie podam. Słuchaj, przez ciebie, chłopie. Skąd ty masz klucz? Ja w sumie też mam klucz, przecież tu byliśmy nieraz. Mariusz, karta magnetyczna. Nazwa, znaczy imię, nazwisko. Mariusz Tarkowski. Aha, dobra.
BMW, takie żółte BMW. Nie BMW, Mercedes. Ale ty nie miałeś BMW takiego pomarańczowego, no żółtego? $1000, niech będzie. $1000 tylko? Ale czekaj. Za co? Za co został odholowany? Stał dobrze zaparkowany. Nie są nasze żadne krawężniki. Ale tutaj piszą, że złe parkowanie. No jak widzę, to nie był żadny krawężnik, nawet mówiłem o tym. Chodniku ten samochód stał, proszę pana. To ja go nie holowałem. Dobra, masz tu te 1000 zł. Przepraszam, dolców. Powaliłem się, po prostu jestem z Polski. Proszę pokazać się, auto. 1000 dolców znika z naszego konta, jeszcze go się nas wyzywał. Co? Jesteś z Polski, to gadaj po polsku. Ich habe in der Leon. Zapraszam za mną. To po niemiecku. A, no tak, przepraszam. W polsku jest hello, my name is Mariusz Tarkowski. Tak? No. To było po polsku, a teraz mówię po angielsku. Kurde, ma jakiś coś normalnie trangojęzyczny, czy jak ktoś to mówi? No, anglojęzyczny. Nie. O, lęgwinista jesteś, czy lęgwinista, nie wiem jak to się mówi. Co to jest? Albo pingwin. Pingwin, na tak tydzie są. Co? A wiesz, że jest globalne ocieplenie? Czemu? I pingwiny są na wakacjach? A wiesz, że tam mają tą rzekę wykupić największą w Europie? Amazonkę? No. Jak w Europie? Czy Amazonka jest w Europie? Na świecie. A no i co mają z tym? Mają globalne ocieplenie zrobić. Cholera, ty chłopie, nauczyłbyś się chociaż czytać tego. Zająłeś się tym samochodem, co ci prosiłem? No zająłem się, poczekaj, to co? Ale łysy! Maki, zapnij się! Nie, ja dostałam! Łysy, to ty! O. Z czym się śmieję? Przez nie dopracowałem, Mariusz. Nie kojarzę cię wcale. A to chyba nie ten łysy. No to wieście swój samochód, tutaj są klucze. A to są jego. Ale wypastowany, Jaki wypastowany? Czyli... I tylko dlatego, że jesteś szeryfem, masz mniej do zapłaty, pamiętaj. Super, no. Byłoby 10 tysięcy. O pierdzie, zostałeś? Dobra, ale no... Wyjmij kija z dupy, młody! Kija z dupy wyjmij! O pierdzie, zostałeś już od szefa? Nie. A ty co się gapisz, łysa pało? No, przeszkadzać. Mariusz, jedź! Uważajcie na ten koło. Dobra, wyjmijcie ci jedzupy razem się na lek trafi gorzej. Tak, tak, cześć, cześć. Ale im powiedziałem. Ma jakiś coś, chłopie, normalnie hero. Czemu? Tak powiedziałeś im. Co? Gówno. Hitman? Hero. Hitman. Bierze, Mariusz, co ty... Stary, niech sobie otworzyć szlabanów. I otwarte jest. O, otwierają. Łysa pała. W końcu stało i błagała. Haha, Majki, jesteś głupi. Aha, dobra, wysiadłem. No nie wiem, no Majki, przepraszam cię, naprawdę, jesteś... A dzisiaj na patrol jedziemy? Dzisiaj? No. No jedziemy, stary, no chłopie, nie ma to tamto, dzisiaj jeździmy codziennie. A musimy? Stary, jesteśmy command staffem. Ja nie jestem. Ty, właśnie. A co z Jeremim? Nie, nie dałeś. Co z Jeremim? Co z nim? Stary, jak co z nim? Przecież go porwano. W ciężarówce to był jakiś niby. No był, no i się zmył. Może przeszukajmy każdą ciężarówkę w mieście. To trzep tą po lewo. Tutaj, a tamta ma żółta. To jest żółta. To jest czerwona. A. Majki, co? A? Może jesteś lęgwinistą, ale jesteś chłopie daltonistą. No, śmieszne. No, a nie? Nie. Majki, lubię cię. Te samochody same jak wczoraj stoją. A jakie mają stać inne? Z kosmosu? No, z Afryki. Z Afryki to chłopie ty teraz wyglądasz, chłopie wyglądasz jak małpa. A ty jak... nie powiem co? A kto to idzie? O lala. To jest jego chyba idzie. Myślisz? No. Zagadaj do Jadwigi. To chyba nie Jadwiga. Ty debilu, kumałeś mnie. Cześć. Cię balona zrobiłem. Cześć. Taki kłamca, Majki. Ale balona. Zapraszam do biurka, a czy do biura. Wszystkich. A może a ty, Majki, pierwszy. Aha. Aha. A kiedy mi dasz na szefa tej komendy? Nigdy. Czemu? Jak się spiszesz. No i daj mi dzisiaj. Dobra. Słuchajcie, pan szef Detective Unit oraz pani szefowo Sertu. Sytuacja wygląda tak, jest bardzo nieprzyjemnie. Dostałem zdjęcie, że w żółtej ciężarówce przewożony jest Jeremy. Czemu nikt nie sprawdził tej ciężarówki cholernej? Jakiej ciężarówki? Była tam nigdzie nic nie widziałam. Była wieczorem na miejscu zdarzenia żółta ciężarówka na samym wjeździe. To czemu nie sprawdziłeś? Bo mnie martwiły samochody z osobami obok z brońmi. No właśnie, my tam przyjechaliśmy dla wsparcia. Ja rozglądałam się za ludźmi, którzy strzelali do nas, a nie za ciężarówką, która tam stała. Ja byłem po cywilu. I jakie plany teraz? Jakie plany? Przeszukać wszystkie ciężarówki w całym mieście. I to był mój plan. Wcale nie Majkiego. To był mój plan, czubie. Majki, nie odzywa się, to był mój plan. Dzwonię do Jeremiego. Zastanawiamy jedna rzecz. Słucham. Czemu oni wysyłają do was zdjęcia, a nie do mnie? Ja żadnej wiadomości nie dostałam. Bo jestem jego bratem. A do ciebie też nic nie wysyłają. A ja dzwonię teraz do niego. Może to, że jestem jego szefem i może ja zaszedłem za skórę i chcę mi coś zrobić. Może mnie chcą, może ja się mu oddam. Halo? Halo?
Co on robi? Co? Z kim on gada? Z Jeremim. Nie. Ja nie jestem Jadwiga Hymel. Co? Z kim ty rozmawiasz? Adres komenda policji. Majki, rozłącz się. Rozłączam się. Mariusz. Kto to był? Jakiś gość, to gdzie mnie gadał? Jakbyś się pytał, Hymel Jadwiga? Pani adres? A do kogo dzwoniłeś? Do Jeremiego. Namierzaj ten telefon, już! Panie szefie. O mój adres się pytali. Szefie, detektyw, do komputera namierzasz adres. Namierzam. Ale mnie w balona chcieli zrobić. Co w balona? A ten Mike jest nieporadny. Namierzam. O cholera. Co? Mariusz, bo ten sygnał pokazuje. Mariusz. Co? Ten sygnał mi się pokazuje. Gdzie? Na środku oceanu. Jak? Na środku oceanu. Szefie, detektyw Judy, ty nic nieporadny jesteś taki, wiesz? Na środku, sprawdź sobie, że na środku oceanu pokazuje. I umył, taki mądry. Twarz byś umył. Nie powiem co. Śmierdzi ci z ryja. No ci z mordy. A to by z gęby. Aha. To tak nie miło. No to będzie miło. Jak chuchasz, to mi muchy więdną na ustach. Dobra, ja jadę go sama, ja się samemu szukać, bo samej szukać. To pomogę ci. Czemu się śmiejesz? Nie, bo tak dla żartów. Dla żartów. Nie mogę tego, jak dzwoniłem, to pytałem się, czy chyba Jadwiga jestem. No i co odpowiedziałeś? Powiedziałem, że tak. No i co, jesteś? Nie pamiętam. Ale oni się mój adres pytali, ja powiedziałem, że komenda policji. Dobrze powiedziałeś. Może i tu przyjadą. Ale wiesz, że jesteś głupi. Czemu? Tak wyszło. Ale się szybko przebrała Kamila. Bo to jest szybka baba. Co? Co? Ale akcja. Ach, ty women, co? Women. Women. Kto przyjmuje takie women na komendę? A kto ją przyjmuje? To powinna być praca dla facetów. No właśnie. Majki, dzisiaj musimy szukać Jeremiego. To jest nasz priorytet. Potajemnie. A czy on może być? Co może być? A to już drugi raz go porwali. Co? On jest taki... Ej, a może on sam to planuje, żeby go porywać? A może on to sam zaplanował po to, żeby się nad nim zainteresowali, bo nikt z nim nie rozmawiał. Tak może być, widzowie, a bo w sumie nie, przystrzelali do nas. Nie, nawet zaplanowałby strzelanie taką wielką? No właśnie, to o tym już samym pomyślałem. Że prawie zginęliśmy tam. No właśnie, to niemożliwe. A to fajne podchody chociaż zagrał, nie? Jakie podchody? Ida 25, status 5. A czemu ja nie mogę zgłosić? Bo ty byś nie potrafił zgłosić, wiesz? Aha. Złodzieju. Byś tylko wyzywał mnie. No to ty wyzywasz mnie. Bo mogę. Okej. Ty, a może oni gdzieś go tutaj na wioski wywieźli? Oj, Mariuszu, idziemy tyle czasu, już mi się nie chce tak daleko jechać. No starczy, tu my tu zawsze patrolujemy. Nie, no przecież zawsze w mieście. No nie zawsze, bo nieraz sobie też przyjeździliśmy. Ale wiesz, jak to bywa. Nie wiem, o co ci chodzi teraz, Majki. No a co my tu szukamy w ogóle? No Jeremiego. Jeremiego, chyba pachoł lubendego. A to co jest? Wow! Co to jest? Za akcja chora. Ja naprawdę nie chciałem, proszę pana. 00, zgłoś się do ID25. 00, zgłaszam. Słuchaj, na skrzyżowaniu drogi 68 z drogą Los Santos Sandy Shores mamy kolizję dwóch pojazdów. Wezmij tutaj jakiś patrol. Wiesz, kim mój ojciec jest? Weź ją przerąbane, dobry. Co ty mi się zrobił? Co tu się stało? Ten debil, ja sobie jadę tutaj spokojnie, bo muszę coś zawieźć. Ja sobie jadę tutaj i muszę coś zawieźć. Ty koleś, masz problem? Mam. Maki, zamknij się, proszę mówić dalej. A ten z całego impetu we mnie wjeżdża, jakby chciał mnie zabić. Skąd pan jechał? Ja jechałem stamtąd. No to właśnie. A ten jest stamtąd. A pan jest ślepy, co tu jest napisane stop. Jest napisane jak byk, stop, jeszcze jest znak stop. No i zatrzymałem się. A, i wjechał pan, czyli pan mu nie ustąpił pierwszeństwa. Mariusz! Co? Ty zobacz, jak nie mają zarejestrowanych samochodów. Jak cię mają? Nie ma rejestracji, patrz. Jak nie ma rejestracji? No nie ma. Ma! Ale na tym czarnym nie ma. Jak nie ma czarnej rejestracji? To nie ma. Jest! Co to jest? Majki upo! Co to jest? Rejestracja. Kamila, słuchaj. Mamy tutaj dwa pojazdy. Ten pan tutaj w Irokezie jechał stamtąd, czyli z drogi z pierwszeństwem i uderzył w ten samochód. Mhm. Ale widzę, że poszkodowanych nie ma. No nie ma, ale trzeba spisać ich i wiesz. Dobra. Na szczęście mniej roboty. To weź jednego, my drugiego weźmiemy. Dobra. Zapraszam. Który pan idzie pierwszy? Ja mogę akcję. To zapraszam. Zapraszam do pojazdu! Majki, zamknij się, co? No może proszę pana, Mariusz Tarkowski, szeryf, office. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda sytuacja z pana punktu widzenia? No to
jechałem z tamtej górki, mhm. prosto, no trochę mi się przycisnęło na gaz, nie ukrywam, ale jadę tutaj, patrzę czysta i nagle on wyskakuje i no i nie zdążyłem nic zrobić. No dobrze, czyli wymusił pan pierwszeństwo. No może, nie wiem. No raczej na pewno. Proszę się odsunąć. Chciałem tylko powiedzieć, świadkiem jestem. Tu zaraz. Majki, bierz tą świadkę na bok. Dobra. Na bok. Ma pan jakieś dokumenty przy sobie, prawo jazdy? Mam tylko dowód osobisty. Proszę mi dać. Proszę. Okej, sprawdzimy pana. Pan Derek Oktawisz. Tak, tak. Auto nie moje, mojego taty. On mnie zabije. Nie zabije pana, bo to nie pana wina. Odszkodowanie na pewno będzie za to. Dobra, widzę, tutaj wszystko jest w porządku. Potrzebuje pan jakiejś pomocy medycznej? Coś pana nie, boli? Nie. Dobrze, usiądzie sobie pan tutaj na kamieniu i poczeka, dobrze? Nie, ja postoję. Dobrze, tylko proszę nie wchodzić na jezdnię. Dobrze. I co, Majki? Co? On powiedział, że samochód jechał i przewalił drugi samochód. Tak powiedział pan? No, tak powiedziałem. No to... Ja jestem tutaj tym, od stacji. Wie pan, że my jest tyle to... tutaj wiemy o tym, że tak się stało? No, po prostu jechał samym petem, walnął i to tyle, no co mam więcej powiedzieć. Ja sobie przerwę robiłem, po chwili słyszę huk. To dużo, dużo nam pan nie pomaga. No tyle co widziałem przez okno, jak po prostu on, no walnął w to auto, no wymusił pierwszeństwo. A że ten młodziak już nie pierwszy raz tutaj jeździ. Challenge wymusił, bo on nie wymusił. No nie wiem, ale tak już wyglądało, no. Albo tamten wymusił. Tutaj jest główna, jak dobrze wiem. Tak, dobrze proszę pana, dziękujemy. Chodź Michael. Zobaczymy, co to jeszcze u tamtej osoby. Zapraszam. Dobra, no co? No złożyłem zeznania. Tak? No. I co? I gówno! Więc to tak było. Sobie jadę. No oczywiście stanąłem przed tym znakiem i nikt nie jechał. No to mówię, dobra, przejadę jaki koń ma. I z całej pety wjeżdża we mnie. Ale czyli jednak był. Słucham? Czyli jednak był jakiś samochód, a nie, że nikogo nie było. Mówię, że on we mnie wjechał z tej pety. Dobra, panie, to pana wina. Kamila, wystaw mandat. Jak mogę? I nazwij lawety. Pan się dobrze dobra. Czuje? Tam my lecimy. Dzięki wielkie za pomoc. Do widzenia. Dzięki wielkie za pomoc. Do widzenia. Majki wsiadł. Zu. Ale mu powiedziałem, co? Dzieciaki mnie wkurzają. Taki korek jest Mariusz. Widzę to wszystko przez nas tak naprawdę, wiesz? Czemu? Zakorkowaliśmy korek. Gdzie mi tu stoi? Gdzie? Żartuję! Wysiadaj. Nie no Mariusz, to jest jakieś... Nie no Mariusz. Przesiadam, że... Nie zgasiłeś się auto, Mariusz. Wysiadaj. Jednak zgasiłeś się auto. No. Nie no Mariusz. Zejdź z drogi. Dobra. Jak mi uderzyć, się zwalniam. Naprawdę. Tak? To już nie jest śmieszne. O. To było śmieszne, co? Chyba czy nie było. Ale śmieszne. No, wsiadaj. Co tam? I co tu robicie? My? Jeremiego byście szukali. Szukamy, właśnie on powiedział, że znalazł go w krzaku i stąd sprawdzałem. Tak, Mikey jest debilem. Wiem, dostał taserem. Mariusz chciał mnie zabić. I co, chłopie, zaraz Kamila nas pobije. Jaka Kamila? Women. Boisz się women? Trochę. Ale cię niósł. Stary, bo jeszcze nie ugotują nam jedzenia. A wiesz, tak na głodniaka to nie bardzo. Na głodny brzuch to nie robota. Dokładnie tak, panie Majki. I na 25 zakończyliśmy działania na wypadku. Jesteśmy gotowi do wezwań. Powiedz status 8, Mariusz. 10-8. 8? No 10-8. Status 8 to jest zawiezienie aresztowanego. No. Nie, mam ci zaraz znowu tej zaraz strzelić? Nie. No właśnie. 0-0 do 25. Zgłaszaj się. I na 25 zgłasza. Słuchajcie, dostaliście wezwanie o tym, że pewien krasowiec jeździ nielegalnie po terenie budowy. Lokalizacja na dispatchu, dajcie się tam na kodzie trzecim. Trzeci? I do 25 przyjął, udamy się na kodzie trzecim, jesteśmy w pobliżu. Stary, przejdziemy się tam, pokryją mu. Na kodzie trzecim, debilu. Nie, bo jeszcze usłyszy. Zamknięte. Otwarte. Czubek. Dobra widzowie, lepiej pojechać tak po cichaczu. No już powoli jeźdź. Bo gość nas pierwszy nie usłyszał, żebyśmy pierwszy zobaczyli. No co? Dzietra przyjadę. Powoli. Tu kiedyś takie zawody były motocrossowe. Kiedyś chyba. Tu trochę organizowałem jeszcze, ale na razie bo zimno jest, to nie robię. Widzisz kogoś tutaj w ogóle? Nie widzę. Mariusz, uważaj, co za pułapka będzie. Jaka pułapka? No co, jakie te dziury są. Spokojnie, mam trenowy samochód. Co? Cicho, stój! Słyszę coś. Po prawej stronie. Po prawej stronie coś się robi sobie. Przed nami chyba. Jedzie tam. Jedź do przodu. Gdzie on jest? Jedź do tyłu. Mariusz!
Stary, to nie moja wina. No. Gdzie? Czekaj, stój. Za nami! Zjadę mu drogę. No, jeszcze zajechałeś. Serio, tak będzie uciekał, chłopie? Mogę dać strzały? Nie, cholera. Oddam strzały do poszkodowanego. Nie! Stop! Mario, zaraz uchwalisz się. To nie jest jadę, motor. Jadę jak mogę. Powoli. Zaczynam uciekać? I 25 mają pościg za crossem, potrzebuję wsparcia. Powiedziałem, Mariusz. Pozwolił siatkę. No widzę, przejeżdżałeś tędy. Prowadziłem pościg w kierunku Los Santos, rozwalił siatkę, jedzie drogą polną. A nie ma szans, stary, już. Ma szansę, ma. Jakie niby? Skręcił w lewo, jedziemy uliczkami polnymi malutkimi. Mariusz, dawaj, dawaj! Przecież jadę, stary, on nie ma szans. Prowadziłem pościg w kierunku domu starego szeryfa. Tu się spalił. Jak starego szeryfa? No to twojego. Starego domu szeryfa, nie starego szeryfa. Jak ty mnie nazywasz? Starego domu szeryfa skręcił w prawo w stronę Los Santos, drogą polną. Jesteśmy na prawo od autostrady, patrząc od Sandy Shores. Mamy go, na ogol jesteśmy mu. Drogę mu zajadę. Parko! Cholera, widzowie! Poszkodowany się rozwalił koparkę, potrzebuję wsparcia oraz karetki. Halo, żyjesz? Halo, proszę pana. Dobra. Dawaj apteczkę, dawaj apteczkę. Co się śmiejesz? Wezwałeś pogotowie? Wezwałem już, Mariusz. Wezwałeś, dobra, dawaj apteczkę, już! Krwawi z ręki. Okej, zakładam opatrunek mu na rękę, że miał kask. Noż pan narobił. Ja jechałem, cóż. Masz. Co masz, masz? No patrz, pokażę ci łapeczkę. Dzięki. Trzymam. Cholera, chłopa aż wciągnęła po tą koparkę. Ale walnął. Co ty sobie myślisz, Majki? Było wariować. Zresztą może nie żyć. To może nie żyć. Majki, podaj mi szybko opatrunek jemowy. Masz, podaj opatrunek, wyciągam. Badasz do stabilizacji. Masz. Dzięki. Mam ręce. Dobra, jest karetka. Jest karetka! Szybko! Los Santos Fire Department, z straży przyjechali. Szybko. Co się stało? Jak to się stało? Poszkodowany wpadł pod samochód. Założyłem już mu opatrunek rękę. Dobra. Proszę przynieść nasze. Majki, przynieś nasze. Przynieś nosze! Nosze przynoszę! Dobra, widzę, jedę zobaczyć, co z tym motocyklem. No zobaczcie, nie wygląda tak źle w sumie. Ale trochę odleciał ten motocykl od tej koparki, bo on w sumie uderzył go gdzieś w tym miejscu. To tak dziwna siła odrzutu była, ale chyba jeszcze jeździ. Zobaczymy, widzowie. Podnoszę go. Patrzcie, nawet jeszcze gazuje. Działa normalnie, czyli stalowy motocykl. Majki, co ty robisz? Szukam śladów, bo mi ten medyk kazał szukać śladów jakichś. No, na pewno ci gazał. Na pewno. Kamila, co z tym gościem? Nie wiem, zajmują się nim. Ale z tamtym. Co on tu koparką robił? Cholera. Budowa jest! Stój! Budowa. Droga nieprzejezdna, proszę tutaj jechać. Proszę odjechać, siądź. To ci ludzie są naprawdę nieporadni. Masz powiedzieć, że nie odjedzie. To nie. Właśnie. A ten gość. No przecież widzę, nie jesteś ślepy, Mariuszu. A czy Majki? Mariusz. Proszę pana. Tak. Uprawnienia na koparkę są? No, są. Co on robi? Majki, wyłaź stamtąd. Sprawdzę stan techniczny, Mariusz. Co ty robisz? Kierownica jest. Mam pytanie. Drogi sprzęt. Mam pytanie do pana. Tak. Po co wam kierownica w pojeździe gąsienicowym? Mariusz, oni kierownicę mają w tym. W pojeździe gąsienicowym? Bo takie bajki powinny być. Co za technologia? Pan Mirek to robił. Aha, pan Mirek. No. Kamila, trzeba go spisać. A my szukamy twojego męża. A my kiedyś, Mariusz, dobrze tak wam to idzie. Zrobili, Mariusz. No dobrze wam to idzie, no o co ci chodzi? Naprawdę, dobra, ja to spisuję raz, dwa i też nadal go szukam. A chcą panowie kupić tą, tego? Tą koparkę? Nie. Też się pani pytali? Nie. Pan sobie nie, zwariował? No i tego, kolega jeszcze z wiertłą czeka. Można w ogóle przejechać, czy nie? Można, jedź pan w pizdzie. Mariusz! Co? Mi kiedyś za małolatem tak na smingu z dingu zrobili taką koparką. Jak? Znaczy traktorem z taką łychą turem i wodę nalewali. I później tak na głowę. Ale jesteś głupi. Idę 25, zakończyliśmy działania, wracamy do patrolu. Czemu tego nie powiedziałeś? No bo powiedziałeś to pierwsze, my właśnie miałem klikać radio. Tak, ty chciałeś coś mnie spytać. Nie. Tak. A mam to zgłosić? Już nie.
do sądu rejonowego. Mike, im proszę, nie irytuj, nie jesteś takim koczkodanym głupim. Ja bym znalazł Jeromego, ale nie wiem, gdzie jest. No też nie wiem, gdzie jest, tak to też bym go znalazł, wiesz? Jaś, kimyki? Z Kostaryki. No. Dobra, ja bym pojechał na kawę, stary, może tu w domu będzie? To w domu? Nie idziemy do domu? Lecimy mnie pod latarnią. Drzewie, może... Kto tam u góry jest, widzowie? A może dlatego tu jakieś budowy robili? Ty, tak może być, co za auto? To samochody do cholery. Chodźcie, widzowie, sprawdzimy to. Ja, młody Mariusz. Hej. Nie mowa. Hej. Ładnie wyglądam dziś? No, jak szeryf. Aha. Ty... No co? Ty też. No, dzięki. A właśnie, widzisz, tam stoi moje nowe autko. No i sprzątaczki. Ale ten SUV? Co ale? A czemu nie? No stwierdziłam, że... Serano. Cholera. Oszalałaś? Czemu oszalałam? V12? No, co? Jak to gazuje? Prawda. Widzę, ciekawe jak to gazuje? To ma V12 silnik. Cholera, marchewy strzelają. Co to za rejestracja? Ty! Ja. Co to za rejestracja? A... taka tam... Ej! Patrz tu! Patrz! Ej! Tak, ja wiem, Majki. Majki, patrz! Ej. Ja wiem! My jedziemy na akcję, gdzie zginiemy. Akcja? Tak. Bardzo. Co zrobicie? Bardzo ciężką akcję, gdzie nie możemy wrócić już. Jedziemy na tych kajoperniku, nam każą jechać, wysyłają nas tam. Chyba powaliło. Wysyłają nas tam. Zabieraj ten klucz ode mnie, bo ja się boję. Młody do domu. Młody do domu! Gdzie Brian? A znowu. Brian na wakacje. Ja pierdolę. Jemu chciał przyjść. Karate! Karate! Tym razem obsrał tam, gdzie jest dziecko małe. Spialnie. Jezu. Coś nie coś potrafi. Ja chciałem się pożegnać. Jak pożegnać? No ty chyba jesteś głupi. Czemu? Masz wrócić do tego domu, bo inaczej sama ci zalezę za skórę. Zobaczysz. Dlaczego? Zobacz. Nie masz mi nigdzie umierać. Nie mogę tego obiecać. Jak nie możesz? No nie mogę. Musisz. Dobra, obiecuję. No to teraz musisz wrócić do tego domu. Postaram się. Mam nadzieję. Chodź, Majki, jedziemy na mocną misję, w której możemy zginąć. Zginąć! Przestańcie z tym umieraniem, naprawdę. Majki, dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałeś. Tak, chłopie, wiesz, jestem mądry. Masz IQ. Odszczekaj to. Hał, hał, hał. Masz szczęście, gówniarzu. Majki, kończymy służbę na dziś. A dzisiaj rajd! Wiem, że rajd, dlatego szybciej kończymy dzisiaj. W sumie... Musimy jeszcze ubrania musimy ubrać. W sumie zawsze tak kończymy. Ubrania jeszcze musimy. Jakie ubrania? Mariusz, a wiesz, że te auto do wyścigu zostało pod komendą? Co ty... Co jest? Majki! Co to było? Co ty robiłeś? Jesteś za głupi chyba na... Ale już auto do wyścigu zostało pod komendą z policji. Ja pierdziemy się wziąć. Jedziemy po nie. Z tym Majki jest głupi, mówię mu, żeby jechał tamten samochodem, a ja wezmę Mercedesa. A on zostawił tą rajdówkę tam. Jeszcze z kluczkami w środku, bo to jest rajdówka, tak? Przebieramy się, widzowie, i jedziemy, będzie rajd. Co tak chodzisz napuszony? Czemu? Jestem wkurzony na ciebie. Czemu? No, popstrałeś gać. Aha. Chodź. Opustawiaj samochód, tak będzie. Ale to twój samochód. Women. Women. Te Majki serio powinien być women. Siadamy, widzowie, i jedziemy. Siadasz? Siadam, obstaj tu. Nie, nie, Majki, ty mi działasz na nerwy. Żartowałem. No właśnie. Jeszcze musimy ubrania mieć. Jak ubrania? Rajd. W rajdówce zostały. Jak ktoś się ukradł, to twoja wina. Ty, a ty miałeś mapę wysłać. Wysłałem ci przecież na maila. Nie dostałem. Dostałeś. Ale nie patrzymy tej mapy. To musisz ją szybko przeglądnąć, jak będziemy jechać tam. Ja nie będę wiedział, jak mamy tam jeździć. Muszę, nie zapamiętałem. Bierz i do domu jedź. Dobra, jadę. Słuchajcie, widzowie, no jedziemy na rajd. Majki zapomniał samochodu spod komendy. My musimy pojechać teraz do domu, przebrać się. No i w sumie jeszcze sprawdzić furkę, czy da radę. No i zebrać całą ekipę, która tam będzie nam kibicować na tym rajdzie. Bo to jest nasz pierwszy rajd. Wcześniej uczestniczyliśmy w wyścigach, a tu były takie wyścigi uliczne, jesterami. No i w sumie miałem swój team i zarabiałem naprawdę dużo pieniędzy. Wtedy pamiętacie, że wygraliśmy wyścig i dostaliśmy swój własny dom. Ale to była mafia, co nam ten dom dała. I dalej chyba nie złapaliśmy tych ludzi, co robi i te zbrodnie wszystkie tam. A może teraz te osoby znowu organizują te wyścigi i są to te same osoby? Ciur wie, w razie czego aresztujemy ich. Jak to przystało dla nas? Lara, Majki wie... Dobrze, że go nie zabił. Aż gościu uciekł, kuleje, zobaczcie. Majki to jest taki gość,
że szkoda mi nieraz na niego słów, wiecie? Nie, no Majki! Mariusz! Co to jest? Nad kolonią. Co to jest? No. Wystraszyły się jednak. Co? Wystraszyły się. No, a nad kolonią ma. Majki! Czekaj, idę po nie. Przejechał goście, nad kolanem wybił. Jeszcze jakieś tutaj lampucery nas praszał. Nie wiem, co mam o nim myśleć, widzowie. Wyrzucić go z domu? Ja chyba nie, bo to nasz kolega, tak? Czy w ogóle ktoś w domu jest? Bo cisza, widzowie. Śmieci wyrzucone, gruz wyrzucony. W łazience nikogo nie ma. Mariusz, co tu się dzieje? Po tej to nie ma. Ty. Mariusz. Ci wszyscy. A co za kosze tu są? Cholera, nie da się aż wyjść. Mariusz, a jak te stroje idziemy, bracie? Tak. Młody jedzie? Gdzie Jadwiga? Pojechała na zakupy znowu. Jak na zakupy znowu? No, pojechała na zakupy. Czym? No ktoś po nią przyjechał i pojechała. To? Nie wiem. Myślę, że się patrzyłem przed to. Mariusz, spokojnie! Mariusz, podarcik. Ty aż! To nie, że... Mariusz, ogarnij się! Co? Przywal mu, Mariusz młody! No wstawaj, no! Haha, trafić nie potrafisz! Co? A masz! Masz w pysk! Nie! Mariusz, jedziemy! Gdzie dzwonisz? Po firmę, która wywiezie te śmieci. To dzwoń, my się przebieramy, Michaels. No, chodź. Trzeba. Majki, coś ty kupił. No jak ufolutki, co ty w ogóle masz z LSPD hełm? Co? Masz hełm LSPD? No wiem. Ja. Młody, jedziesz z nami, czy co? No, mogę iść. No ale czym przyjedziesz? W bagażniku jedzie. Ja tu mogę się zająć, mam kontakty już. No to dojedź czymś, będziesz nam kibicował. Okej. Chodź, Majki. Co to jest? Co to za komputery, ty? Nie, no skąd ma na to pieniądze, chłop? Nie, to twój syn. Majki, wygramy to? Wygramy, jak samochód nie nawali. Nie nawali, wsiadaj. Nawali... Tylko żeby silnik nie wypadł. Nawalił to chłopie Brian. Ale żeby silnik nie wypadł. Nie wypadnie. Zamontowałeś się nad kole? No. Tak, gdzie się odpadnie. Na trzy tytki. Majki. Co to jest? Nie mam pytań do ciebie. Jesteś chory jak nie wiem co. Daj se siada już z życiem. Ty, Majki, ale koła mamy nie pod kolor. Co? Koła mamy nie pod kolor. Czemu? Zielone. Ale żeś sobie opaskę dał. Ryszard, to nie tu, to jest trasa jest. Ty chłopie, ale... Tam do tyłu, Mariusz! Mariusz! Jak do tyłu? Gdzie? To tam daleko na początku było. Co ty gadasz? No tak, gdzie ty jest? To jak my to minęliśmy? Nie wiem. Gdzie? Jedź prosto. No. Prawo tu. Idź prosto, jedź cały czas. No. Prosto jedź, o tu gdzie finisz. I tu w prawo. Wow, to my sami jesteśmy? Nie, chyba tylko my jedziemy. Cholera, Majki. Majki, oni mają fury. Widzowie, zobaczcie, jakie mają fury, my takich nie mamy. Ostatniamy szans, patrz, jak oni są ubrani. Witam. My na zawody. To do mnie. Pana? Czy wy przyjechaliście? No, są rajdowym samochodem. Ale jak chcecie jechać, to jest terenowy wyścig. Panie, nie za po naszych umiejętności? Wiesz, nic proszę, nie chcę mówić. Proszę zobaczyć na mu hełm, z tyłu hełm, proszę zobaczyć. No dobra, okej, okay, a raczej z policji jesteście. Nie? Nie, to zaraz PD. A, dobra. Mogliśmy tam podać imienia tam tego, bo nie rejestrowaliście się wcześniej. To jest Mikey Black, ja jestem Mariusz Tarkowski. A, nie. Pan Black się zgłaszał ostatnio. Majki, zgłaszałeś się? Majki White. A, White, przepraszam. No White, no. Pomyliło mi się, widzowie. No mi też. Dobra. Czyli za parę tam minut startujemy. Może pan się dobra. Z innymi potem przedstawiać. Majki, chodź tu. Majki, do nogi. Do nogi, Mariusz. Czyli musimy to wygrać. A wiesz, nie wygramy tego, znaczy jakieś samochody mają. Stary. Baki. Stary. Słuchaj. Ciężarówka, a może o to chodziło? Co o to chodziło? Że nasze auto wygra, a ich nie. Przykro, stary. Widziałeś trasę wyścigu? Nie. Po bagnach jest trasa, Mariusz. Tu nie przejdziemy tym. No właśnie. Czemu nic nie powiedziałeś? A ty widziałeś trasę wyścigu? Nie jest po bagnach, tylko obok bagien. A widziałem na bagnach. Tak patrzyłeś właśnie trasę. Na bagnach. No wsiadaj, chłopie. Przygotuj się do startu. Startują, Mariusz, startują. To już? Jadę ciężarówką. Stary, to ja... Jedźcie za nami, ciężarówką niech jadą. O, Kamila. Idź tam kibicować. Kamila, jedźcie za nami! No, chyba start idziemy, nie? No, chyba tak. I to auto przed nami może wygrać.
czemu? Jak czemu? Oni mają koła zapasowe, gdzie Mariusz? Oni jadą? No nie wiem. Już wyjście się zaczął, Mariusz! Już wyjście się zaczął? Tak, Mariusz! Sorry, jak to możliwe? No możliwe! Ja nawet nie wiem, gdzie ta trasa trzyma, kupię! Mariusz. Ale na końcu jesteśmy, nie fair! Fair, stary, my ja to wygramy, fair. My to wygramy. A kiedy starsz? A ja nie wiem. Mariusz, jak coś, to będę w opony strzelał im. Nie strzelaj, chłopie, a masz mnie kierować, pamiętaj. A nie wiem, jaka trasa jest. Masz mapkę na telefonie. Z racji, że macie lepsze auto, jedźcie do przodu. Ha, ha, ha. Aha. Bandyki, porobimy was! Majki, ale... Masz mnie kierować. Ale nie wiem, jaka jest trasa, bo tej mapki analizowałem. Majki, może tu będą barierki jakieś? Oho. Co? Jedziemy! Jedziemy, dawaj, 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 prosto, prosto, prosto! Jak nas wyścignęli już. Prosto! Prosto! Sam raz prosto! Jadę prosto! Jedź prosto! Teraz wjeżdżam w tył. Jedziemy! Mariusz! Lecz po prawo, przez tunel! Wow! Wow! Story! Mariusz, uważaj! Prosto auto do mnie prawie zepsuł! My sobie dajmy radę! Idzie, daj gaz! Pój gaz, Mariusz! Stary, my musimy tego z przodu wyścignąć! Nie damy rady, mu chyba się rozwali! W tył jadą za nami! Stary, co robimy? Rozwalają się za nami! Jak się rozwalają? Bóg rozwaliło się! Bóg się rozwaliło, Mariusz! Majki, prosto, super! Po łuku w prawo leciutko! Jak po łuku w prawo, tu? Prosto! Za nami jedzie! Samoloty! Chuj, śmigłówce! Prosto, leciutko w prawo! Myśliwce mi zrobię! Zaraz 20 stopni w lewo! Majki! 15 w prawo! Lewo 15! Ty dobry jesteś! 20 w prawo! Patrz, pierwszy jesteśmy! Dawaj, dawaj! Pierwszy. Prosto! Gaz, prosto! Teraz, teraz gaz! 20 w prawo! Prosto! Miałoby silny, stary, nie mamy szans! O nie! Teraz jesteśmy trzeci, stary, tak dobry wynik! Z podium! Ha, ha. O, rozwalił się, rozwalił się! To mojego wina, ja mu nie wjechałem. Dawaj, dawaj, tego spodu musimy jakoś porobić. Jadą już za nami, stary, patrz ile ich jest. Co teraz? Prosto, w prawo 20 stopni, na łuku w lewo i teraz prosto. To jest full gas, Mariusz, to jest piasek, stary, my tak nie dolążymy. Mamy słabe opory na asfalt. Cholera. Tu będzie pół w prawo. O! O! Mariusz, dawaj. Stary, żyjesz? Półku w prawo, tak żyję, półku w prawo, zakręt prawie 180. Prawo. Prosto. Mariusz zbrał! Patrz, wyleciał drugi. O, ja skrócił, skręcają. To jest fair. W prawo 20. Z lewo. Nie, co jest? Blokada. Ej, zmienili trasę, Mariusz, na mapie inaczej tam było. Co ty gadasz? No na mapie mam tu dojść, a w prawo trzeba było. Z nami jadą, stary, już to przegrywamy. Nie mamy tego auta na taki teren. Mariusz, weź ich z ramu jakoś. Jak? Tyło. Prawo! Prawo, Mariusz! Oj, gaz, gaz! Oni pomylili się, Mariusz, wszyscy! A może to my się pomyliliśmy? Dawaj, prosto! Nie, no, stary! Mariusz, gdzie ty mnie zaprowadziłeś? Mariusz! Ty debilu! Ale to zamknięte jest, Mariusz, zobacz! A, prawo, tu! Czemu nie czytałeś mapki? Ale zmieniona jest mapa, Mariusz! I Kamila jedzie. Aha, to wiesz, co się zwiastuje? O, co? Co, patrz! To jest, awarie chyba mają. Gdzie dalej? W lewo, w lewo, w lewo, z tyłu, w lewo! Tu? W prawo, w prawo! Tak, tu! O! Wow, wow, wow. Co oni robią? Dawaj, Mariusz, dojemy ich! Wyścigamy ich! Jesteśmy, oni też chyba pomieli trasę. Dawaj, dawaj! O, stary! Dawaj, Mariusz, w lewo! Weź, jestem lewo. Jest w lewo! Prosto, prosto cały czas! Stary, wygrywamy! 15 w prawo! 15 w prawo! Wygrywamy! Prosto! Połku w prawo, letko! Z lewo! Lewo, lewo, lewo! Oj, oj, Mariusz! Nie! Nie! Cholera! Dawaj, stary, jedziemy dalej! Klatka działa! Gaz! Gaz, 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 gaz! Nie, Mariusz, tak wyjdziemy, musimy ulepszyć auto! No, Mariusz, dawaj gaz! Stary, wygrałem to, patrz! Full! Full! Mocny full, Mariusz, dawaj! Stary, wygrałem to! Mówiłem ci?
Dawaj, dawaj! 15 w prawo! Prosto! Patrz u innego! Nie! Z ostatniej? Dawaj, dawaj, ej, dawaj, on jest pierwszy? Tak, on jest pierwszy! Uuuuj, uuuuj! Patrz, zubiemiś! Jadą za nami! O, stary! Wygrywamy dawaj to! Dawaj prosto, góra! Wygrywamy to, stary, śmieszczemy cię! Zaraz w prawo! Dawaj gaz, gaz, Mariusz! Stary, daj gazu! Ciskaj gaz! Chodź! Jedź! Stary, coś gaz, to robali w aucie! To robali, ej, sprze... Prawo, prawo! Prosto! Już jesteśmy na mecie, Mariusz, prawie! Zaraz meta! Dalej, Mariusz, wygramy to! Dawaj gaz! Stary! Już to koniec! To jest? Gdzie jest ta meta? Ta meta była tam! Prosto! Ty stary, co prosto, się z autem dzieje? Prosto zaraz w prawo i będziemy na mecie! Jesteśmy już prawie! Widzę, wygrywamy to! Tak! To już meta! Meta, Mariusz! Ty stary! Uprzedzaj, meta! Jest, ty. Meta, Mariusz! Auto mi nie jedzie! Mariusz, co jest? Co jest? Nie! Stary! Mariusz! Pchaj! Mariusz, co ty zrobiłeś? Nie no, Majki. Przegraliśmy. Ja się stało. Widzę, tyle brakło, tyle. Jest. Przegraliśmy, no prawie wygraliśmy, auto nam padło tutaj. Oj. Ja, pierwszy widziałem tyle kasy, mogliśmy zgarnąć. Dobra, zostawcie to. Widziałeś to? Po prostu. Co nie, zrobiliście? Nie, co za... Zaraz wygramy, jeszcze kawałek, dawaj, pchaj. Majki, dla mnie tak jesteśmy wygranymi. Mariusz, patrz jak blisko, tyle. Stary, silnik nam wypadł. Nie ma silnika chyba. Silnik strzał o ziemię. Nie, po tej tołowie chyba nie wolno ufać. Pchaj tutaj mety, pchaj. Pchaj ty, Mariusz, bo nie ma. Pcham. Dobra, nawet ja byłam szybsza niż mnie. A, weź nawet teraz i dołuj. Patrz, Majki, patrz. Uwaga, jest. Dawaj. Wygraliśmy. Ja nie mogę. Tak w ogóle, co wam przyszło do głowy? Mariusz! Jechacie takim autem! Na wyścig! Jest! Po tej to nas zapisał! Mariusz! Co? A gdzie silnik? Co? Nie ma silnika! Ty! Co? Tam silnik leży! Gdzie? Tam! Maki, gdzie? Tu! Cholera! To na silnik? Jaki mocny byś... Ej, czy po tej to nie żartował? Nie żartował, ale wypadł! Jak on wypadł? Nie wiem, no co ty mnie pytasz? Tyle, ile tu? 50 metrów! Nie, trzeba... Niezłe auto kupiliście! Trzeba wezwać nawetę. O nie! Antek, podjeżdżaj nim. Masakra. Widzowie, co tu się stało, tyle brakło. Byśmy to wygrali. Koniec. Nasze marzenia Majkiego i Mariusza legły w gruzę. To niezły wyścig, żeście se. No, byliśmy pierwsi. Pierwsi byliśmy. Nie wiem, jak my wygrali. 50 tysięcy byśmy mieli. Majki. 50 tysięcy byśmy mieli na koncie. Majki. 50 tysięcy. Co? Otrząśnij się. 50 tysięcy byśmy mieli. Byśmy mieli, ale. Nie ma. Zobacz, ile żeśmy zrobili. Mariusz, udowodniliśmy tym wszystkim bydlakom, że oni się nie liczą. Przegraliśmy. No i co? Ale byśmy wygrali. Przegraliśmy, to nie wygraliśmy. Gdyby nie to, to byśmy wygrali, to chyba byśmy mieli szacun na dzielni. Kolejny raz miał to załatwię, a nie ty. Aha. No zobacz, co narobiłeś. Wypadł silnik i nie ma. A, weź ty, Majki, pakuj go. Może po tej teraz sabotował. Pomóżcie mi go podnieść. Dobra, dawaj. On trochę waży, musi w czwórkę. Nie miała z kogo się pośmiać. A tak? Sama go wnosi. A pan nie mówi? A, w sumie ma rację. Majki, co się mówi? Co? Proszę podnieść silnik. Nie, bo się przepraszam. Do kogo? Bo pyknąłeś. Nie? Pyknął? Tak. Sorry. Chodźcie, bierz ten silnik. Dawaj. Wnosić. Dobra, Majki, siedzi. Dobra. Zabieraj go to młody. A nawet trzeba wezwać. Pomoc. Co, frajerzy? Ale co się stało? No co się stało? My to odkręciliśmy specjalnie. Co zrobiliśmy? Odkręciliśmy silnik! Poczekajcie, nie mogę ze szpilku. Jak odkręciliśmy silnik? Przecież nic wam nie grzaliśmy przy aucie, bo od razu... Byliśmy na końcu mety! Już 150 metrów! 50 metrów do mety! 50 metrów! Co się rżysz? Majki, zostaw go! Nie śmiej się!
A jedź. Dobra, chłopaki, to tylko wyścig, dawać, pozdrawiam was. A co z tym gruchotem? No co, no, lewetę wezwijcie. Młody zabierze. Słuchajcie widzowie, jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapeczki w górę, żeby gruz nasz przetrwał. Albo może inny sobie kupimy, jeżeli zostawicie dużo lajkasów i piszcie propozycje, jaki samochód terenowy mamy kupić. No i zapraszam także do subskrypcji z dzwoneczkiem, bo pamiętajcie, codziennie o godzinie 17 do niedzieli macie filmy codziennie. Czyli mamy takie daily przez tydzień. I dziękuję wam za oglądanie, widzimy się już jutro. Siemano, cześć.